Rezydencja w podwarszawskiej wsi Młociny to najbardziej wysunięty na północ Skarpy Warszawskiej zespół rezydencjonalny Doby Saskiej i Stanisławowskiej. Pałac zbudowany został około połowy XVIII stulecia według projektów architektów Johanna Friedricha Knobla i Szymona Bogumiła Zuga, stanowiąc główną część nieistniejącego dziś rozległego założenia parkowo-pałacowego. Realizację budowy rezydencji w Młocinach zainicjował hrabia Henryk von Brühl. Najstarszy powstały wtedy obiekt miał charakter willowy. W latach około 1748-63 wzniesiono m.in. 3 drewniane oficyny i murowaną kuchnię, sąsiedni folwark, zwierzyniec z bażantarnią, teatr leśny i świątynię Diany. Za kolejnego właściciela, Alojzego Fryderyka Brühla, w latach około 1772-84 powstała większość dekoracyjnych pawilonów nad rzeką. Poza tym nowa brama na końcu Alei Grabowej oraz inne budynki, m.in. murowane oficyny, karczma i wiatrak. Efektem tych działań była urokliwa siedziba opisywana jako piękny pałac z przepysznym ogrodem lub piękny dom wiejski, przy którym jest ładny sad i miejsce dziko zarosłe, schodzące aż do płaskiego brzegu Wisły. Po roku 1790 następowały liczne zmiany własnościowe, a obszar założenia podlegał parcelacji. W ciągu XIX i XX wieku stopniowo ulegał przekształceniom, które spowodowały jego degradację, w tym radykalne zmniejszenie się zajmowanego obszaru. Po II wojnie światowej pałac ocalał, a dobra te przejął Skarb Państwa. Od 2008 roku właścicielem posesji jest pan Sylwester Gardocki. Dzięki badaniom wykopaliskowym przeprowadzonym w 2009 roku, na południe od pałacu odsłonięto relikty budowli o XVIII-wiecznej genezie, niezachowanych współcześnie na powierzchni gruntu. Oficyn, sąsiadujących z nimi budynków gospodarczych i mieszkalnych, palisad, pergoli, bram i przejazdu. Na podstawie źródeł pisanych i kartograficznych ustalono też w przybliżeniu lokalizację ówczesnych zabudowań folwarcznych i cegielni. Określono obszar, gdzie mogą znajdować się pozostałości kolejnych obiektów dziś już nieistniejących, austerii i pawilonu orientalnego. Zidentyfikowano także pozostałości 2 wysp na terenie dawnego zwierzyńca, z których jedna była niegdyś zabudowana. Omawiane założenie, mimo kilku podejmowanych współcześnie prób remontu pałacu oraz projektów rewitalizacji parku, nie odzyskało dawnej świetności. Tym bardziej warto przypominać, jak ważnym punktem pod Warszawą było to miejsce przed 250 laty.